Rynek złota w Polsce bardzo, bardzo dynamicznie rośnie od 5 lat. Co ciekawe, ten dynamiczny wzrost jest niezależny od wahań kursu złota. Polacy coraz częściej sięgają po złoto, coraz częściej oszczędzają w złocie. Czołowi dystrybutorzy w Polsce szacują ten rynek na około 7 ton. Polacy najczęściej sięgają po sztabki jednouncjowe i monety jednouncjowe, czyli 31,1 grama. To jest najbardziej powszechna waga w zasadzie w złocie. Ale co bardzo istotne, coraz częściej kupują również sztabki małe, przykładowo 5-gramowe sztabki, które kupowane są jako prezenty, czy to z okazji ślubu, z okazji chrzcin, z okazji komunii świętych. Polacy kupują coraz bardziej świadomie. Coraz częściej pytają o certyfikowanych producentów, coraz częściej pojawia się pytanie o LBMA, czyli tego największe stowarzyszenie producentów złota na świecie. Coraz częściej pytają o Rand Refinery, czyli tego największego producenta z południowej Afryki, który sprzedaje nie tylko złote sztabki o szerokiej gramaturze, ale sprzedaje również monetę Krugerrand, która jest najsłynniejszą monetą bulionową na świecie i która w 2017 roku obchodzi swoje 50-lecie.